Siemano, z tej strony Spichris, Wrota Baldura 3. No co, to idziemy dalej, nie? Jeszcze to tutaj trochę zostało do zbadania. Better not be cursed. By Sylvanas, the forest father, we are granted balance. Krew, a czemu tu jest krew? Coś mi powiesz? A pikuśki się? Kurde, szkoda, że nie apsik, no. Speak. Co powiedziałeś temu ptakowi? The bird knows. She needs to know. You do not. Ej, no nie bądź taka. No, pomagałam bronić Gaju. Dziesięć. Tak, o, powiedział. Kurde, no, powoli inspiracje mi się kończą. No. I... Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid and she offers a simple solution. Eject the refugees and we will be safe. No dobra, ale wciąż mi nie powiedziałaś, po co rozmawiałaś z tym ptakiem. It searches for news of Master Hulsen. Only he can set this right. If he is gone, well, pray that he is not. Dobra, co z rytuałem? I would prefer not to. But if Master Hulsen does not return, Korga will give the order. And my voice will not matter. Dużo to się nie dowiedziałem. No, siema ptaszydło. Złoto i błyszczący klucz. Jedno i drugie trzeba ukraść. Do czego jest ten klucz? Ej, ptaszydło? Halo? Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Najlepiej nie dorzucać za mało błyszczące, no ale mimo ten jest niepotrzebny. Klucz bym wziął. Zastraszanie kopni w kierunku ptaszka, żeby go przepłoszyć. Też bym nie chciał. Przez ten gryma. Jest trochę krzywo. Przesunię odrobinę w prawo. No dobra, pomogę mu. Yes. Yes, you're right. That's it. O, idealnie. Tylko co, nic mi to nie dało. Yes. Yes. This is perfect. Kurde, no nie chciałbym go... Cały czas bawi. A wyrzuci w końcu klucz, czy nie? Nie myślę, że ja muszę go zastraszać. Nie chciałbym. Kurde. Więc to co mi naszydło może zrobić? Kto mnie tu widzi? Cyk. I mam klucz. Yes! Yes! This is... Dobra, odejdź. Mam dziwne wrażenie, że to mogło być do... tej skrzynki, ale pewnie nie jestem. No dobra, no. Mam jakiś tam klucz. Może się kiedyś gdzieś przyda do czegoś. Co tu jeszcze było? Śpiący wariat. To się rusz. Przesuń się. Mógłby się odrobinę przesunąć? Znowu śpi. Aha, już nic nie pogadam.
to jedziemy sobie na górę. Aha, jest zabójcza wiewiórka. Sztapa. Lunges at your foot and bites it. Ow! Za co? Ostatnie słowa, których nie zapamiętam. To jest dobre. To jest nawiązanie do ostatnich słów. Przed śmiercią chyba, tak mi się przynajmniej zdaje, nie? Wiecie, czasami gracze coś mówią, głupiego przeważnie, i potem giną w stylu... chodzenie po bagnach wciąga, nie? I potem się w nich topią, albo nie wiem, no... coś innego dziwnego, no. Dobra, lecimy z grą. Za co to? You're trespassing. This is my territory. Perswazja. Jest tu dość miejsca, nie? Dla mnie, dla ciebie, z perswazji to dobry nie jestem. No nie, no. Jeden. Ostatnia inspiracja. Na wiewiórkę. O Boże. You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? No dobra, dobra, nagroda. Przekonaliśmy szczapę, aby pozwoliła nam chodzić po swoim terytorium. Dała nam błyskotkę, byśmy trzymali się z dala od drzew. Ucho hieny. Roztwór alchemiczny, z tego można zrobić miksturę szybkości. Akceptuj, no dobra, niech będzie. Nic dziwnego, że śmierdzi, skoro to jest ucho hieny, kurde. Dobra. Przejdę się szybciutko tutaj, czy to nie było jakiegoś skarbu do znalezienia? Tutaj się chyba do tej wariatki dochodzi. O, jest, 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 jest! Kopiec, dawaj. Jedzie z łopatą. Dobre i to. To był skrytobójca i Nadira, dobra. Tego już pochowali? Przesuń się, kamero, przesuń się. Jest grób. Dobra, nie będę go tam... Gramy w miarę dobrą postacią, znaczy przynajmniej się staram. Nie będę tam rozkopywał tego grobu. Ja podejrzewam, że jakiś... Ksandraso pingwiny. Tutaj wszystko kradły, grabiły i pół życia spędziły w tej grze tylko po to, żeby sprawdzić, co jest w kolejnej sakiewce. Ale to nie ja. Antidotum i zimowit jesienny. Skoro nie jest chronione i nie jest na czerwono. Hello, hello! Bosk, co za jeden. Just a moment. This man is recording my story. Aha, jasne. I am far from home. As the colorful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Uh-huh. Come on. All the druids can understand me. You can. Why can't the man with the pen? I traveled a long way. The man nods thoughtfully and adds another dismembered limb to his sketch. Jest dobry też. Dobra, zagadam z nim. Wolo. My eyes deceive me. A drow. Here. Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue.
kawał szarlatana. When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. No dobra, dawaj. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Podaj mu dokładny opis. 3. No okej. Goblins were of a rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Dobra, chyba doszło do nieporozumienia. Czego ty właściwie chcesz? The truth, my friend. Not a jot, more or less. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the Absolute when they fell upon the gates? Owszem. They did, didn't they? Oh, curious indeed. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglaviat, in favor of someone called the Absolute. The scandal! Z kapłana mogę tutaj pojechać. Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Dobra, zaczekaj, dlaczego tak bardzo zależało ci na smoku? O co w ogóle chodzi? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. No, w sumie, niestety, muszę przyznać mu rację. Każda opowieść zyskuje na smoka. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. To the goblins camped nearby, of course. I've been tracing their doings with great care. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll be the first to write about it. Bir. Come on. All the druids can understand me. I... The man nods thoughtfully. Kolejną rwaną kończynę do szkicu. Dobra. Chodźmy tutaj. Jeszcze trochę czarów mam w razie czego. Orm. He didn't come back, hello. Did he? His smell is gone. He's gone. A kogo szukasz? Master, he left with the weaponed two legs. He said he'd be back. But I can smell them, the weaponed ones, and I cannot smell him. He's not coming back. Oj, wróci. No. The woods have gone dark. There's too many predators lately, even for Master. Oh, rany. Still nothing. Tyle? Zapłaczliwy niedźwiedź. Czy dało coś wyczarować? Chyba nie. Ale może tutaj doskoczy. Jaki rzut na percepcję? Nic. A, tu sobie leży po prostu, kurde, kaczora. Zwój animowania zmarłego. Okej, okay, wszystko. No dobra, jest to jest. No, chodź. Ty tego za mną nie łazisz, ty jakaś podstępnie posępna jesteś.
A z tego co pamiętam, to jak był jakiś z nią problem. No, a ten ryby se łowi. Dobra, nie se łowi. Święta sadza. Kolejna tabliczka. By Sylvanus, the tree father, our turmoil is calmed. I nie ma co gadać, bo oni tylko po prostu przyzywają cały czas i nic nie robią. Tą tabliczkę czytałem? By Sylvanus, the old oak, all death begets. Nic nadzwyczajnego. Ci mi coś powiedzą teraz, jak pogadałem? Kagą? Oj tam. Gdzie co, może z tą dziewczynką od razu to... Nie! Będę wychodził stąd, to zagadam z nią. Tu jest Bartka chyba. No ja... Co dręczy wiewiórki. A na pasku nie śpiewa, nie? Zachowaj mi, czy nie słuchaj, co to za maladnią śpiewasz? Jakby to mówisz, mi to... Boże, a nieco topornie. Nie będę wredny. Co za maladnią śpiewasz? Co jest grane? Wszystko w porządku? No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? Może zdałem ci pomóc, tak działa proces twórczy, udręka i ekstaza, ale głównie udręka. Dlaczego piszesz pieśń teraz, to nie najlepsza pora, lepiej zamień literę, tak nie. Może zdałem ci pomóc, co? It can't hurt. I have her. I have an extra loot, if you want. Okej, okay, a o czym ma być tam pieśń? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had two left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars, a huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Skin zachęcająco głową i wskaż jej lutnię. No dobra. Albo nie przerywaj, gdyby twoja nauczycielka tu była, to co byś jej powiedziała? O, może to. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. O właśnie, to powinno znaleźć się w twoim tekście. Dawaj. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Wait. Coś się zrypało? Nic dźwięku nie ma. No to jak nie ma, to nie ma. Sorry. No spójrz tylko na ten gaj, taki uroczy, taki... Nie przejmuj, może się wypagać. To była piękna pieśń, warta co najmniej kilku S. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We... Didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Pana nauczycielka z pewnością byłaby dumna, widząc cię teraz. A co?
She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish The Weeping Dawn for her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. A wiewiory dalej siedzą? Czy zmieniły jakieś zdanie, czy nie? Dalej będzie, że nie cierpią jej? Dobra, złocona skrzynia gdzieś tam stoi. Okej, zaraz podejdę. Coś jeszcze? It's still rough, but my song is getting there. Okej, a co na to wiewiory? Please, make it stop. Dobra, ale w czym problem? Can't you hear it? Her singing, it's awful. Terrible. Rzeczywiście to jest niezły rabat, może wam ulży, jak stąd się oddalicie, przyłącz się do pieśniarki, śpiewaj tak głośno i fałszywie jak potrafisz, no może nie lepiej. Nie wyśmiewajcie się, z niej stara się jak umie, jak mniemam. Oh no, whatever shall we do? More witless creatures, more ear bleed. My head is melting. I'm leaving before the damage is permanent. Dobre wiewióry. Gdzieś jakieś konkretne miejsce uciekną? Nie, po prostu znikły. Zamknięte. Otwieraj. Ledwo co ledwo, ale się udało. Tam. O, kapelusz kurażu. Gdy zainspirujesz sojusznika, używając bardowskiej inspiracji, odzyskuje on wówczas także od 1 do 6 punktów wytrzymałości. Barda w drużynie nie mam i raczej mieć nie będę, więc będę mógł Gale'a tym nakarmić. Papa, Bartko. A tu coś chyba złego się działo. O, samo się zapisywało. Matyczny zapis, dobra. Okej. Trochę w tą, trochę w tamtą. Zbadaj plażę. Co to jest? Beautiful. Nettie próbowa nas otruć, ale udało nam się przemówić do rozumu. Tak, tak. Ratu druida. Zbadaj plażę. Słyszeliśmy na plaży dziwną muzykę. Skąd to dochodzi? Przeważnie źle kończy. Ale najpierw tutaj. Nie doskoczę. Trzeba by użyć czaru. Bo tutaj chyba trzeba się dostać. Tutaj może nie, tu nie. O, tu jest kopiec. Nie za dużo tego, ale nie będzie. I teraz pytanie, czy tu dałoby się gdzieś... Brak miejsca. Co znajduje się za daleko, czyli teoretycznie dałoby się tutaj doskoczyć. Ale nie wiem, czy to miałoby jakiś sens. Zatem jak nie mam za bardzo możliwości. Ta już drugi raz nie rzuci. A czaru też takiego w tej chwili nie posiadam. Przydałby się jakiś przedmiot z takim skokiem. No dobra, no. Nie da się, to się nie da.
chyba trzeba by się jakoś przygotować. Tu to było. Coś było paskudnego, z tego co pamiętam. Jest to, może tobie to dam. Dystans się zakończy, postać ogarnia letarg. Jedno użycie, mikstura szybkości. Co? My to podzielę. Może też czarodziejowi. Na razie nie mam czaru i masz ty. A? Chodź. Wybierz za miedź złap może. Na kłowce z tego można sypnąć. A, to się szybko kończy na tym. Please. A, niedobrze. Za wcześnie użyłem. Listen. A sweet melody plays above the waves, beckoning you, drowning out all logical thought. Spróbuj oprzeć się czarowi muzyki. Dokładnie. Spróbuj. To nie jest nic dobrego, Uff. The suffocating yearning suddenly fades as the spell breaks. You are free. Wracaj, to pułapka! No, it's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Aha. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Kurde, no wszystkie są szybsze ode mnie, to nie fair. Au. Już, od razu tak. Gejla. A, wystarczy. Hehehe, brawa! Tarcza, dobra rzecz. Czemu ja teraz ja? Ile one mają punktów życia niby? 16. Śpieniem do 24. Co nie mógłbym jedną wyeliminować teoretycznie. To daleko. To jedną do mniej do walczenia by było, nie? Śpi sobie, śpi. Nie odejdę, ale jak może jak dam radę ją odepchać. O, patrzcie, udało się. Hop. Cyk. Skoro jedna uśpiona. Może na razie bez tego oleju, znaczy się mikstury szybkości by się obeszło. Ta co ma? Skuszenie. Niedobrze. Aż 75%. Pięknie. Uh,
Brak kontroli. Chłopiec też brak kontroli. Nie potopili zaraz tutaj. Au. No, ale dostała. To też skuszona, no bez przesady, no. On jeszcze, ej. Za upierdliwce. Dobra, to sobie śpi jeszcze. Za mało punktów ruchu. Jest akcja dodatkowa, ale nic nie zrobię. Czy tam nie doskoczę. Hop! O właśnie. Niestety teraz tego nie użyję, ale spróbuję ją z rozprucia. 94% jeszcze ułatwienie. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Od razu pozbieram, a nic nie ma. Okej, okay, to było dobre. Teraz ty. Atakować tą od razu. W sumie może się udać, nie? Wstrząsające uderzenie może na początek. Bum! Trafienie krytyczne nawet. Prawda się obudzi, ale to nic. Jeszcze tak, drugi atak. Pyk. Okej. Okay. No prawie, prawie ubita. Odparł, dobrze. Ej, nie, nie, nie biegnij konie. O kurde, myślałem, że go zaatakuje, zabije. Dobra, ta się odparła. Ile to ma życia? 5, kurde. Może to nie ma co ryzykować i po prostu jej przypierniczyć. Super. Znowu się skusili. Co? Chociaż nie. Drugi są, nie zadaje mi żadnych obrażeń, więc... A masz. Sztuczki po prostu. Wow. Ej. Wiesz ty co, wstydziłbyś się. Taki potężny mag. Odparła. Mały, wiej, wiej, wiej! Bardzo dobrze. A, rzut obrony i wyszedł, kurde no. What is this? I will have your head, Harpy. Aha. I plaża zbadana. Wszystko w porządku? No. Yes. I mean, I don't know. Powoli, spokojnie. Jesteś bezpieczny. Na razie. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donnie. Tell him you want to see the dragon's lair. Okay, dobra. At least things have stayed interesting. Cześć.
No tam to też już sprawdzałem. Co ty chcesz? Żreć chcesz? Scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Miałeś często do czynienia z harpiami, tak? And worse. One time my parents denied me a kitten, so I summoned myself a tressim. Ugh, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Zaraz, zaraz. Na przykład, co, gdzie? There was that magma mephit once. Nice fellow, we kept in touch. Of course, in walked the housekeeper, screaming, yelling, panic, and before you know it, fire everywhere. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for you. W ogóle to no fajnie tak opowiada, jakby był takim potężnym magiem, potrafił to, tamto, to rzuci, nie? A tak naprawdę dobrze, że miał pierwszy poziom. Sztuka, no bez jaj. Jest skrzynia, super. No tu coś dalej. Nic. Ej, no to tak o, i fair troszeczkę. Może coś jeszcze tu się znajdzie. No nic, mówi się trudno. To nie. Hop. Jest gniazdo, przykro mi. Pierścień kolorowego rozprysku, iluzje. Trzymaj. Każdy obóz. I chyba tyle. I czytelny dziennik? Jeszcze jakiś? Aha. I to spadam stąd, skoro tu więcej nic nie ma. Wszystko obserwane przez harpie. Wszyscy pójdą? No chodź. Jakie w tą stronę? Tu jeszcze coś jest. No, skacz. A jak ty nie skaczesz, to reszta też nie skoczy. Halo. Więcej będzie, ale niestety nie doskoczę. Dobra, tym razem dreczę. Trochę do zwiedzenia jest. Żebra? Po co mi żebra? Polerowany sztylet? No weź! Ci kości. Kości. I chyba nic więcej, tak? O, tu jeszcze jakaś sterta. Tu jeszcze coś siedzi. No, nic nie mają. Nieźle się tu urządziły.
Kurde, wiecie co, jak sobie tak pomyślę, ile w tą grę można spędzić godzin grając, jak ona wygląda, co ona ze sobą niesie, ile ona ma tu questów, zadań, jakichś dramatów osobistych i tak dalej, i porównać to do takiego Starfielda, no. To normalnie... Oj, w sumie to, co tu porównywać, niech ktoś powie, dwie różne gry. A to nie chodzi o to, że to są dwa różne gatunki, że tam mamy bardziej... Yes, I see. FPS-a, można powiedzieć. Tutaj turówkę. Ale jeżeli chodzi o sam świat, postaci, animacje i tak dalej, no to niestety dla mnie to jest na chwilę obecną gra roku. Nie? Zdziwiłbym się, gdyby nią nie została. No ale to wiadomo, nie ja decyduję, zobaczymy. Arabella. You ever scare me like that again and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Zapłakalibyście się na śmierć. No tak, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyjemniejszych okolicznościach, prawda? Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Nagroda za uratowanie Arabelli. Medalion Koniry. Tęczące światło można rzucać. A Gail może to zjeść. No dobra. A z nią da się coś jeszcze pogadać? Jeszcze powie? I'm never gonna hear the end of this. O, ale ma minę. Skubana. I'd be a hero. Dla kogo? Jaką bohaterką chciałaś zostać? A heroic thief? Mom? Dad? Mole? Znowu Mole. They would have been so impressed. Mole said we had to do something, because the old folks weren't doing anything. They were talking when the druids were getting ready to throw us out. Why can't we just stay until it's safe? Że Mol zechce ze mną teraz pogadać, skoro już dwójkę dzieciaków tak jakby uratowałem. To zakończone. Przedmioty dla niego mam. Masz od razu. Wiecie, z którym tu miałem pogadać? Z Donim? Czy z nim? Nie pamiętam. Aha. To nie z nim. Będzie on chce tylko z frajerami gadać. Amek? Heartless bastards. They deserve to have the goblins burn them out. Okej. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Aha. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Kurde, to z kim miałem pogadać o tym, z tym hasłem? Ten nie chce ze mną gadać, może inną postacią spróbuję. Albo sobie tym wezmę. Co by tu dać sobie? Niziołek. Gnom. Niziołek, postać żeńska. A jesz. Zium. Hello. Hey, are you here to trade or? Twoja wspólniczka jest złodziejką. Tylko tyle? Bye, I guess. Kurde, to z kim ja miałem rzucić te hasło? Hmm.
Czemu nie mam tego zbadaj... plażę. A, tu jest jeszcze, dobra. Wiemy, gdzie ukrywa się mol, czas złożyć im wizytę, ale ja pamiętam, że to jakoś trzeba właśnie było jeszcze z kimś zagadać, a tutaj tego jednego nie ma, nie? Czyli po prostu co, pójść i zagadać i tyle? Mogę, nie? A, ja tu chciałem skoczyć z tej strony, a tutaj po prostu tu jest jeszcze ten sposób, ale tu nic nie widać, że gdzieś coś ukrytego było. Dobra. Nie da się, to się nie da. Z nim tu jeszcze taki jeden gówniarz wcześniej był. Ale skoro i tak już wiem, no to idę jeszcze. Zagadam. Może nie uda się tego spierniczyć. Tam z tą mol trzeba było jakoś uważać mocno podczas rozmów. Bardzo chciała w ogóle z nami tak naprawdę chyba rozmawiać. Wróć. A tutaj chyba trzeba rzucić czar. Aha, inaczej się nie uda. Czy ja dzisiaj miałem mikstury latania przypadkiem? Mikstura latania. Z jednej strony, jak bym tam zobaczył, a z drugiej strony, kurde, no trochę szkoda latania na sam początek, co? Najwyżej może odpocznę i tam skoczę. Kurde, latania tak na starcie zmarnować, to tak średnio bym powiedział. Drugie wyjście. Ta się tłumaczy, że została przyłapana. Sama mol, mikron. Zatrzyma mnie, czy będę mógł z wszystkimi najpierw pogadać? Silfy, Saki. Meli Mirka. You came! I have here. Mol said I should thank you properly for the harpies. So I wrote you a story. No dobra, spryciasz ciebie co? To bardzo miłe z twojej strony. It's about you. I hope you like it. Dzięki. Tego nie miałem na pewno. Opowieść Mirkona. Jakie błędy. Tak jak poszukiwacz przykód. Nudno? No może i nudno. Ale przynajmniej wszyscy żyją. Dobra. Ty tu za bardzo chyba nie ma z kim co gadać, od razu z Mol pewnie. You don't look so tough. Mol fought off a hobgoblin all by herself. Serio? Ten mały nie opowiadał wam, jak pokonałem harpię? You're the first grown-up who's ever gotten in here. Not bad. No pewnie, że not bad. Hello again. Hello. Mol's in charge here, not me. No, to już wiem, dobra. Gdzie tam Mol sobie polatła? Tu se Moli, dobra. Zapiszmy na wszelki wypadek. No, tak mówię to. Z nią to tak już tak ciężko się coś gadało. Jakoś tak kojarzę. Mercon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. Jak ona wygląda paskudnie? Musiała przez sporo przejść za młodu.
And thanks for going easy on Sylphie. Not many marks would have done the same. A, czyli trzy plusy mam u niej. Cieszę się, że mogłam pomóc. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? Dlaczego organizujesz te wszystkie przekręty i szwindle? To spore ryzyko. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. No, to jest jakiś powód. You planning on telling me stealing is wrong? Kradzież to grze. Tak, wykorzystujesz ciężkie położenie swoich pobratymców, na takich jak ty jest specjalna nazwa. Jest na twoją matkę, rób co chcesz, wprost przeciwnie, zamierzam zainwestować w nową gildię złodziei na Wybrzeżu Mieczy. O, właśnie, dwójeczka. Won't turn down free money. I've got operating costs you wouldn't believe. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around, maybe. No to trzeba będzie ich później poszukać w Baldurze. Dobra, czyli dobrze poszło. Chcę tylko pohandlować. Zakończono, zbadaj plażę, super. Heroizm. Kolos. Kurde, co mnie to takie nie... Nie głupi nawet rzeczy tu ma teoretycznie rzecz biorąc. Zwój mignięcia rzadki. 190. Skąd ona to wytrzasnęła, to ja nie wiem. Zwój mignięcia. No kurde, kupić, nie kupić, to na pewno bym chciał. Jakieś takie poradniki to. Jak spadają z tym, kurde, ale tego chyba tego nie przeczytałem, mi się wydaje. No dobra. Doktryna druidów cienia. To nie wiem, czy sam zdążyłem to przeczytać. A teraz nie mogę. Powieść na pewno czytałem. Nieczytelny dziennik też było. Lost in thought. Anything else? Na razie nie. No. Sobie zerknę. To. Dobra. Emisja druidów cienia. Gale otrzymuje inspirację. O, widzicie, nawet takie rzeczy można sobie dostać. Jak coś czułem, że tego nie czytałem i tamtego też chyba nie przeczytałem niestety. Czy ja mam zauroczenie? Zauroczenia też nie mam. Myślałem, że mam zauroczenie, ale nie? No nie mam, to trzeba będzie się w takim razie poduczyć. Can't give up now. Chodź tu mal. I had a feeling you'd be back. Dobra, najpierw sprzedaży. Zauroczenie osoby. I sobie od razu może kup. Sporo sobie liczą za te rzeczy, co? To mogę sprzedać. Zawsze parę groszy. Czego tego tutaj mi do sakwy alchemika nie wrzuciło? Też już mogę sprzedać. Chyba tyle.
Anything else? Jeszcze z tą pomocą. I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. Po co ci to? Pewnie tylko po to, żeby sobie jaja robić. The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Hmm, zobaczę, co da się zrobić. Be careful. They look as brittle as old bark. But they're vicious. Anything else? Raczej już nie, na razie. You've been a friend to us. Come back anytime. Dzięki. Panie zmarłego, on chyba nie umie się tego nauczyć, ale... Zobaczę. No tak, bo to z trzeciego mignięcie też jest z trzeciego zauroczenie. Naucz się. Ick. Czyli można powiedzieć, że na chwilę obecną tutaj z tymi dzieciakami mamy zrobione wszystko. Na statuetkę. Chciałbym się dobrze zastanowić, czy ja chciałbym to faktycznie zrobić, żeby ją zakosić. Tutaj po tą skrzynkę mógłbym skoczyć. No nie wiem, użyć na przykład latania, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną to nie jest tak naprawdę opłacalne. No dobra. Parę rzeczy załatwione. Trzeba by się znowu z Alvarem pogadać. O, jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia. Z posępną pogadać może w obozie. Zastanowić się, czy ten posążek spróbować ukraść. Teoretycznie mogłoby mi się to udać. Mam czarnie widzialności. Więc jakaś tam szansa na to jest. I potem zwiedzać całą resztę. No dobra. Co by nie było, zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.